podpunkt 3 uchwały Radzieckiej Drogi w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad drogą dziecięcą, który prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Drogi. Uchwała techniczna tak naprawdę. Poprawiona na komisji i to jako poprawiona zaopiniowana pozytywnie. Proszę bardzo, czy macie Państwo jakieś uwagi? Czy jest ktoś chętny do zabrania głosu w dyskusji? Proszę bardzo, wnioski formalne. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja mam pytanie. Od kiedy ten klubik zacznie działać? Już tak faktycznie. Od początku roku kalendarzowego 2018. Czyli od 1 stycznia. Nic nie słyszałem, czy ktoś się miał zmienić. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o wnioski. Nie widzę. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad klubem dziecięcym, który prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Drobin? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym funkcjonującym na terenie miasta i gminy Drobin oraz wysokości opłaty za wyżywienie. Również procedowany na komisji, zaakceptowany, była przekazana informacja, skąd się te kwoty wzięły. To jest w wymiarze do 10 godzin wysokość 250 zł i dzienna wysokość opłaty za wyżywienie 3 zł. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę o wnioski formalne. Ja tylko mam pytanie, Panie Przewodniczący. Te 3 zł to jest za co? Za zupę? Czy za obiad? To jest, Pani Rada, tak jak to było mówione na komisji, to jest za obiad, czyli nie za pełny obiad. Aha, dziękuję. Proszę bardzo, wniosek formalny. Nie widzę, kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym funkcjonującym na terenie miasta gminy Drobin oraz wysokości opłaty za wyżywienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Drobinie w branżową szkołę pierwszego stopnia wchodzącą w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Drobinie. To również techniczna uchwała wynikająca z przepisów nadrzędnych, czyli to do funkcjonowania, do istnienia szkoły tak naprawdę żadnych zmian nie ma, to tylko techniczna uchwała, mianowicie weszły takie terminy jak szkoły branżowe i tu jest właśnie taka zmiana nazwy przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę pierwszego stopnia. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Radna. A dlaczego tak późno? Bo to jest z mocą od 1 września zmiana tej nazwy. Dlaczego tak późno? Przecież mieliśmy tyle sesji. Można było to wcześniej zrobić. Jak wynika z uzasadnienia, ustawa przepisy wprowadzające daje czas radom gmin do 30 listopada, taki jest termin. Tak? Czyli jeszcze się ustawimy. Bardzo proszę. To jest oczywiście tylko uchwała deklaratoryjna, bo z mocy ustawy z 1 września też się przekształciły. To jest tylko stwierdzenie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę o wnioski formalne. Nie widzę, kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Drobinie w branżową szkołę pierwszego stopnia wchodzącą w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Drobinie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół w Drobinie w 8-letnią szkołę podstawową imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie. Również techniczna, związana z
reformą edukacji. Uchwała zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę o wnioski formalne. Nie widzę. Kto z Pań i Panów radnych jest? Tak, Pani Radna? Nie, ja chciałam głosować. Już głosujemy. Jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół w Drobinie w ośrodek szkołę podstawową imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt to jednobrzmiąca uchwała dotycząca zespołu szkół w Węgłopropostwie, zmiana w 8-letnią szkołę podstawową, również techniczna uchwała. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Wnioski formalne. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół w Węgłopropostwie w 8-letnią szkołę podstawową w Węgłopropostwie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. I tak dalej mamy Cieszewo. Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imienia Miry Zielińskiej i Sygietyńskiej w Cieszewie w 8-letnią szkołę podstawową imienia Miry Zielińskiej i Sygietyńskiej w Cieszewie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Wnioski formalne. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imienia Miry Zielińskiej i Sygietyńskiej w Cieszewie w 8-letnią szkołę podstawową imienia Miry Zielińskiej i Sygietyńskiej w Cieszewie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt to rogotwórstwo. Jedno brzmiące do szkoły w Cieszewie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Proszę o wniosek formalny. Nie widzę. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imienia profesora architekta Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórstwu w 8-letnią szkołę podstawową imienia profesora architekta Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórstwu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Ciekawe, czy będziemy tak zgodni przy podatkach, do których właśnie przechodzimy. Szanowni Państwo, punkt 10 to jest uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok. Zaopiniowana kwota na komisjach to jest kwota z roku ubiegłego, czyli z roku obecnego, czyli 17. Czyli propozycja zaopiniowana pozytywnie, propozycja pozostawienia tej kwoty to jest obniżenie kwoty 52,49 zł do kwoty 49 zł. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Wnioski formalne. Czy ktoś z Państwa chciałby złożyć wniosek formalny? Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok? To jest do kwoty 49 zł. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta w jednogłośnie. Kolejny punkt. Uchwała Rady Miejskiej Drobinie w sprawie wprowadzenia stawki dziennej opłaty parkowej na terenie miasta i gminy Drobin. I tutaj jest również utrzymanie kwoty z roku poprzedniego. Zaproponowane na komisjach i zaopiniowane pozytywnie, to jest wprowadza się opłatę targową na terenie miasta i gminy Drobin, ustala się stawkę dzienną od sprzedaży niezależnie od jej formy w kwocie 4 zł za każdy zajmowany metr bieżący targowiska. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Wnioski formalne? Nie widzę. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wprowadzenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie miasta i gminy Drobin? To jest kwota 4 zł za każdy zajmowany metr bieżący targowiska. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej w Krotnie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2018 rok. I tutaj, tak jak w przypadku dwóch pozostałych uchwał, zaproponowana i zaopiniowana pozytywnie zostały kwoty przeniesione z roku 2017. To nieznaczne. 17. To były nieznaczne, tak jak i wcześniej, nie mówiłem, bardzo nieznaczne, przyjęte przez Urząd Statystyczny, tak? Podwyżki, a propozycja jest taka, aby zostawić te kwoty z roku 2017, czyli obecnego. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Wnioski formalne. Nie widzę. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Krobinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz wprowadzenia zwolnienia tego podatku na 2018 rok? Tekst dostaliście Państwo, nie będę czytał już konkretną kwotę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt. Ustalenie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok i tak jak poprzednio padła propozycja pozostawienia stawek z roku 2017, zaopiniowana na komisjach pozytywnie, jednogłośnie. Kto z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Bardzo proszę o wnioski formalne. Nie widzę. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Krobinie w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej w Krobinie w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy w 2018 roku. I tutaj mamy propozycję, aby utrzymać kwotę zaproponowaną, czyli aby nie obniżać tej kwoty, jeżeli Państwo będziecie za tym, aby utrzymać kwotę zaproponowaną w komunikacie prezesa GUS, czyli 197 zł 60 groszy, wówczas głosujemy o niepodjęcie uchwały. Czyli jeżeli jesteście Państwo za tym, aby nie obniżać, bo uchwała mówi o obniżeniu kwoty stanowiącej. Czyli jeżeli nie obniżamy, głosujemy przeciwko. Jeżeli jesteście Państwo za tym, aby tą kwotę utrzymać, głosujemy przeciwko, wówczas uchwały nie podejmujemy. Tak, tylko gwoli wytłumaczenia, w poprzednich latach ta uchwała nie była w ogóle wprowadzana. RIO w uwagach zgłosiło, że taka uchwała powinna wejść do programu, do porządku, nie? To przy okazji kolejnej, czyli innej uchwały, dobrze. Także otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Tak, Pani Radna, proszę. Ten podatek, w ubiegłym roku obowiązywał, kto miał te grunty leśne. Tak, i to za 57 zł. Podatek obowiązywał, ale nie obniżyliście Państwo tej stawki z komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, więc obowiązywała stawka z tego komunikatu, stawka maksymalna. Te 197 zł? Tak. Tutaj wpływy z tego podatku są nieznaczne i ta stawka od wielu lat nie jest obniżana. Dziękuję. Wtedy należy zagłosować przeciw tej uchwale, nie zostanie tą uchwała podjęta. Tak jak mówiłem, to jest uchwała w sprawie obniżenia kwoty. Jeżeli kwoty nie obniżamy, tylko zostawiamy kwotę zaproponowaną i zaprezentowaną w komunikacie prezesa GUS, to głosujemy wyjątkowo przeciw. Tutaj pan inspektor jest jednego radnego mniej w głosowaniu, tak? Pan radny jest czekany. Kto z Pań, czy głos w dyskusji? Ktoś więcej? Wnioski formalne nie widzę. Kto z Pań i Panów radnych jest
za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rocznego na obszarze gminy w 2018 roku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Uchwała została odrzucona. Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany uchwały numer 38 na 310 na 2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Wprowadzenie pod obrady tej uchwały wynika, bo tutaj tak zmieniono się załącznik, mianowicie wykaz inkasentów podatku rolnego, leśnego od nieruchomości do poszczególnych sołectw i miejscowości w gminie Drobin w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa w wsi Cieszewo i zmianą, czyli i wybranie nowego sołtysa, czyli techniczna uchwała wprowadzająca zmianę w załączniku. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Radna. Tym rozumiem, że to wynagrodzenie, tak jak było 8% od podanego, zostaje. Tak, zmiana dotyczy zmiany treści załącznika numer 1, a pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa radnych? Wnioski formalne. Nie widzę. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany uchwały nr 38 na 310 na 2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkasę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca uchwałę nr 29 na 240 na 2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miejskiej Gminy Drobin na lata 2017-2030. Pani skarbnik, czy od posiedzenia komisji zostały jakieś zmiany wprowadzone do tej uchwały? Od czasu posiedzenia komisji do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową zostały wprowadzone następujące zmiany. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 100 tysięcy złotych. W dziale 801-801-78 w kwocie 100 tysięcy złotych z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie usuwania strat poniesionych w sierpniu 2017 roku w wyniku wystąpienia nawałnic na terenie gminy Drobin w województwie mazowieckim zgodnie z zawartą umową z województwem mazowieckim. W związku z tą zmianą plan dochodów budżetu miasta i gminy Drobin ogółem wynosi 37 582 649 zł 35 groszy. W tym dochody bieżące wynoszą 35 610 882 złote i 57 groszy, zaś dochody majątkowe wynoszą 1 971 766 złote i 78 groszy. W związku z wprowadzeniem tej kwoty po stronie dochodów uległy zwiększeniu wydatki bieżące też o kwotę 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wykonanie usług remontowych w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku ze środków z województwa mazowieckiego z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie usuwania strat poniesionych w sierpniu 2017 roku w wyniku wystąpienia nawałnic na terenie gminy Drobin w województwie mazowieckim. W związku z tą zmianą plan wydatków budżetu miasta i gminy Drobin wynosi ogółem 40 703 374 zł i 12 groszy. W tym wydatki bieżące wynoszą 34 566 089 zł i 31 groszy oraz wydatki majątkowe wynoszą 6 137 zł 187 284 zł i 81 groszy. I dodatkowo w uchwale budżetowej w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową dodano załącznik pod nazwą
dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 7, gdzie właśnie zostały wprowadzone te środki z tytułu dotacji z województwa mazowieckiego. Dziękuję, to by było wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy to otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Bardzo proszę, Pani Radna Krajewska. A ja mam pytanie odnośnie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913 W. I to jest kwota 307 tysięcy. To jest ten kawałek odcinek od 60 do skrzyżowania w Łęgu. Brzechowo, Pani Radna, jest z drugą stroną, czyli Brzechowo jest stroną Putyna. Stronę Krajkowa. Jeszcze nie, też. Czyli wcześniej jeszcze na pierwszym, na drugim skrzyżowaniu z kolei, bo pierwsza droga do Łęga jest na wysokości Kozłowa. Aha, mała, wiem. Dobra, dziękuję. To taki w cudzysłowie można powiedzieć, że trochę skrót, ale to jest... Dziękuję, że udzieliście za mnie odpowiedź. Proszę bardzo. Czy ktoś coś więcej w dyskusji? Bardzo proszę o wnioski formalne. Nie widzę, kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniającą uchwałę nr 29/240 na 2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Drobin na lata 2017-2030. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Pani skarbnik, do uchwały budżetowej jest zmiany w stosunku do WPF. Rozumiem, że nie ma żadnych. Tak jest. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Czy macie Państwo jakieś? Bardzo proszę. Nie. Panie. Bo właśnie tu w uchwale budżetowej jest kwota 4898,80 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem klubu dziecięcego w Drobinie, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne, no i tam takie inne rzeczy. No przecież on jeszcze nie funkcjonuje, dopiero ma funkcjonować od 1 stycznia. To my już uchwałę podejmujemy na wydatki, na wynagrodzenia. Szanowna Pani Radna, na ostatniej sesji dzięki uprzejmości Państwa Radnych podjęliście uchwałę o utworzeniu klubu i ten, z tym dniem ten klub rozpoczyna formalnie funkcjonować. Jest koniecznym, aby jeszcze w grudniu w konkursie wyłonić kierownika tej jednostki. No i w związku z tym musimy zaplanować już kwestie związane z wynagrodzeniami. Czy te pieniądze w całości wykorzystamy, to się okaże, ale wolimy po prostu to zabezpieczyć, żeby już móc podpisywać z osobą, która zostanie wyłoniona w konkursie, umowę, tak? Bo bez zabezpieczenia środków nie możemy podpisywać umów. No tak, ale ta umowa o pracy będzie podpisana obowiązkowa 1 stycznia. Od stycznia będą dzieci. Natomiast pracownicy muszą być siłą rzeczy wcześniej, żeby wszystkie rzeczy przeprowadzić, chociażby rekrutację dzieci, dopilnować kwestii właśnie ustawienia chociażby mebli. No wszystko, żeby przygotować, żeby z 1 stycznia dzieci mogły wejść do jednostki. Dziękuję. Albo drugi. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś uwagi? Wnioski formalne do projektu uchwały. Nie widzę, kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2017 nr 29/241 na 2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Tutaj były zaproponowane i przyjęte i zaopiniowane pozytywnie
zmiany w pracach komisji do projektu uchwały. Czy otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę, pan radny. Mam tylko taką małą uwagę, bo czytałam cały ten program i już nie pamiętam w tej chwili, w którym to jest miejscu, na której stronie, bo tego jest 80 stron, że w gminie Bulkowo jest napisane, a to dotyczy Drobina i tam by należało to poprawić. Mówiąc, ja to też, teraz pani radna, to, ja to też nie zauważam, że tam jest taka właśnie literówka w tym programie, czy było tak nie? Nie zauważyłam, no. Nie pamiętam już na której stronie, po prostu trzeba to przeanalizować. Szanowna pani radna, jest autor diagnozy, rzeczywiście z nami, ale prosiłbym pana przewodniczącego o minutę przerwy, dlatego, że musimy ewentualnie, jeżeli tam pojawiły się jeszcze jakieś akcyjne porównania, to wnieść. Natomiast ja, korzystając jeszcze z okazji, chciałbym wnieść na to poprawkę mimo wszystko do tekstu tej uchwały. I tak, w punkcie, w paragrafie, to jest najważniejszy paragraf czwarty tej uchwały. Nie, mówię o uchwale, muszę troszkę zaczekać. W miejsce zapisu uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prowadzić zmianę, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od momentu publikacji dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Czyli to taka poprawka wynikająca z procedury legislacyjnej. Dobra, czyli zakładamy, że treść jest poprawiona i tam literówek nie ma. Być może gdzieś tam jeszcze... Róbmy, że tej przerwy, bo to trzeba gdzieś nie przed publikacją przeanalizujemy te zapisy. Tak. No to jest na to, że dobrze, wniosek o autopoprawkę, tak? Paragraf 4 uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty publikacji, gdy miała ogłoszenia w dzienniku. Kto z pań panów prawnych jest za przyjęciem wniosku formalnego autopoprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani radna, tak? Ja jeszcze bym poprosiła o wskazanie inwestycji, jakie zostały wypracowane w toku prac nad programem rewitalizacji, podczas którego następuje identyfikacja takich potrzeb. Stosownie do tego, co wyjaśnialiśmy pani radna na komisji, w chwili obecnej przyjmujemy założenia związane z uchwaleniem, trzeba troszkę zaczekać, tą uchwałą, wyznaczeniem, określamy obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Jest to drugi etap realizacji gminnego programu rewitalizacji, do którego Państwo radni zdecydowali się przystąpić, podejmując uchwałę po tejże sesji, dwie sesje wcześniej. Zadania inwestycyjne i programy zostały wypracowane w tej chwili przed przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia w obszarze miasta i gminy drogi gminnego programu rewitalizacji, który będzie miał miejsce po przeprowadzeniu teraz kolejnego etapu konsultacji, który planujemy przeprowadzić od 1 grudnia i tam w ramach tych konsultacji te zadania inwestycyjne i programowe będą właśnie zgłaszane zarówno przez osoby zaproszone do konsultacji i korzystając z okazji już teraz adresuję tego rodzaju zaproszenie i to będzie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Gminy Drobin, jak i osoby wskazane przez burmistrza miasta i gminy Drobin do pracy w gminnym komitecie rewitalizacji. Organ doradczy burmistrza. Czyli jak dobrze zrozumiałam, na tą chwilę jeszcze takowych inwestycji nie sprecyzowano na ten dzień, tak? Nie może to mieć miejsca, dlatego że to dopiero zostanie w tej chwili wypracowane po podjęciu uchwały i po przystąpieniu do drugiego etapu realizacji zadania, jaki będą kolejne etap konsultacji. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo.
informalne, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Omawiana, procedowana na komisji. I tutaj z tą uchwałą jest tak, że jeżeli w poprzednich latach nie była podejmowana ze względu, jeżeli można przypomnieć z komisji, bo to jest. Tego rodzaju projekt był przedkładany do prac Rady Miejskiej, z tym, że Rada Miejska podjęła suwerenną uchwałę o decyzję o nieprowadzeniu tej uchwały w życie. Jest tutaj nasz wniosek i prosimy o suwerenną Państwa decyzję, dlatego że nie ukrywamy też, po części Regionalna Izba Obrachunkowa wskazuje nam jako nasze zaniechanie dotyczące nieprzedkładania tego danego rodzaju projektu uchwały pod pracę Rady. Stąd wypracowaliśmy pewien model dotyczący przyjmowania wzrostu wartości nieruchomości, jak i określenie procentowej stawki tej opłaty adiacenckiej w przedłożonym projekcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę. Z tego, co się interesowałam, to gmina może prowadzić te opłaty, ale nie musi. To nie jest obligo. Ale uchwałę trzeba podjąć. No. No to nie robimy opłaty. Przepraszam bardzo. Proszę, kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Wnioski formalne. Pani Dano, nie robimy opłaty, w sensie... Odrzucamy uchwałę. Taka propozycja ze strony Pani Dano. Nie widzę wniosków formalnych. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący, uchwała została odrzucona. I kolejny punkt to jest uchwała, o którą dzisiejsze posiedzenie zostało rozszerzone w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Panie sekretarzu, bardzo proszę o prowadzenie nas. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin przedkłada projekt uchwały zgłoszony do Pana Przewodniczącego jako kolejny element już po pracach komisji, dlatego pozwolę sobie odczytać treść uchwały. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddziału w Warszawie dotyczącego przejęcia do realizacji zadania związanego z pokryciem kosztów wykonania dokumentacji projektowej w związku z realizacją inwestycji polegającą na wspólnej realizacji chodnika w pasie drogi krajowej nr 60 w miejscowości Drobin. Kilometraż drogi od kilometra 104 plus 400 do kilometra 104 plus 648 prawa strona drogi. Pominę podstawę prawną. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie dotyczącego przejęcia do realizacji zadań związanych z pokryciem kosztów wykonania dokumentacji projektowej w związku z realizacją inwestycji polegającej na wspólnej realizacji chodnika w pasie drogi krajowej nr 60 w miejscowości Drobin
od kilometra 104 plus 400 do kilometra 104 plus 648, strona prawa. Projekt porozumienia, o którym mowa w paragraf 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Drobiu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, pani radna Krajewska. Jak mi się to policzyło, to jest 248 metrów, tak? Tego chodnika. Tak jak pani radna policzyła, jest to 248 kilometraża drogi. I to jest od Ronda, do tego cmentarza niemieckiego, czy dalej? To jest od Ronda, tutaj uwzględniając takie powiem tak, prawoskręt jadąc z kierunku Warszawy, Ronda będzie objęty również zaprojektowaniem przejścia drogowego, przejścia dla pieszych i od tego miejsca do końca drogi krajowej nr 60 wlotu drogi powiatowej, tak jak jest taki słupek drogowy za miejscem pochówku żołnierzy. Czyli do tej drogi włącznie na lewo. Do tego miejsca, do wlotu drogi powiatowej. Proszę bardzo. Takie pytanie, jak to będzie współfinansowane? Czy to będzie jeden do jednego, czy jakieś zaproponowane jest inne współfinansowanie tej inwestycji? Szanowny panie radny, tu jest propozycja takiego finansowania, że my jako miasto i gmina zapłacimy ze środków własnych za zaprojektowanie tej drogi, natomiast wykonanie będzie po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czyli taki, można powiedzieć, nieco zmodyfikowany model na przykład współpracy z powiatem, gdzie tam siedzimy po prostu tymi obowiązkami. W tym miejscu również chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu radnemu Mariuszowi Gawickiemu, który w zasadzie zaszczepił tą ideę i intencję, wsłuchując się w głos mieszkańców ulicy Tupackiej i Tupat, obserwując właśnie tutaj natężenie ruchu również na drogach krajowych związane z tym niebezpieczeństwem. Bardzo dziękuję za to, że pan radny po prostu tą petycję tak naprawdę wypracował, która również pozwoliła nam na bardzo dobrą rozmowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Cieszę się, że ta współpraca między miastem a Generalną Dyrekcją, ona cały czas owocuje dobrymi projektami, takimi jak na przykład to, że mieliśmy materiał do poprawienia naszych dróg lokalnych tutaj przekazany przez Generalną Dyrekcję. Za to serdecznie dziękuję i cały czas będę prosił o jeszcze, bo naprawdę bardzo, bardzo nam jest to pomocne. Dziękuję bardzo. Pan radny Kosiński, tak? Czy już wyczerpany? Czy ktoś z państwa więcej chciałby zabrać głos? Bardzo proszę o wnioski formalne. Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej Drobnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z GDDKiA oddział w Warszawie dotyczącego przyjęcia do realizacji zadań związanych z pokryciem kosztów wykonania dokumentacji projektowej w związku z realizacją inwestycji polegającej na wspólnej realizacji chodnika w pasie drogi krajowej nr 60 miejscowości Promin od kilometra 104 plus 400 do kilometra 104 plus 648 w nawiasie prawej strony. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt, już tym razem, czyli projekt uchwały za sobą, zapoznanie z protokołem nr 4 na 2017 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania Biura Rady i obiegu dokumentów. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o zapoznanie z protokołem. Szanowni Państwo, przeczytam tylko tak sedno tego protokołu, bo on jest na VIP-ie tutaj umieszczany, także tylko przeczytam protokół nr 4 przez 2017 z przeprowadzeniem kontroli funkcjonowania Biura Rady i obiegów dokumentów. Przebieg kontroli, w trakcie kontroli komisja oparła się na następujących dokumentach, rejestrze elektronicznej korespondencji przychodzącej do Urzędu Miasta i Gminy, korespondencji, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej w Drobinie, potwierdzenia przekazywania przy korespondencji danych. W trakcie kontroli komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Drobinie stwierdziła rejestr korespondencji sprowadzonych zgodnie z zarządzeniem nr 27
przez 2016 z dnia 31 marca 2016 roku burmistrza miasta Jędrowiec w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwienia spraw w Urzędzie Miasta Jędrowiec. Brak dokumentacji podstawowej formy pisemnej. Członkowie komisji nie mogli sprawdzić, jakiej treści pismo wpłynęło do urzędu, do kogo zostało przekazane, kiedy oraz przez kogo zostało odebrane. Sprawy w biurze Rady Miejskiej są prowadzone właściwie, terminowo, przejrzyście. W każdej terce na początku znajduje się spis spraw. Wnioski komisji. Prowadzenie rejestru korespondencji zgodnie z zarządzeniem nr 27/2016 burmistrza miasta Jędrowiec z dnia 31/03/2016. Poszerzenie rozbudowanie wydruku z programu Proton o informacje podane powyżej. Odłączenie Biura Rady Miejskiej z referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich i utworzenie samodzielnego stanowiska podległego bezpośrednio burmistrzowi miasta Jędrowiec. Korespondencja adresowana do przewodniczącego Rady Miejskiej i radnych powinna wpływać bezpośrednio do Biura Rady na oddzielną książkę wpływów. Protokół sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla burmistrza miasta Jędrowiec, drugi do akt komisji. Na tym protokół zakończono, podpisano wszyscy członkowie komisji rewizyjnej oraz burmistrz miasta Jędrowiec. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I ostatni punkt to oświadczenie i komunikat. Bardzo proszę, proszę Państwa radnych, chciałbym zabrać głos. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja bym tylko chciała dopytać o pewną informację, która była przekazana przez Pana Burmistrza, mianowicie o wyrok z WSA w sprawie dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego. Interesuje mnie, czy zostało złożone odwołanie od wyroku w terminie. I jeszcze mam takie pytanie, dlaczego przynajmniej ja jako radna nie zostałam poinformowana o tym wyroku, kiedy on zapadł i tak dalej. Dziękuję. Pani radna, staram się nikogo nie wyróżniać. Jeżeli chodzi o samą sprawę, to w trakcie tej sprawy był pan mecenas. Myślę, że on najlepiej wyjaśni kolejne etapy. Zaczek, burmistrz tutaj wskazał, w USA stwierdził nieważność uchwały, natomiast ten wyrok jeszcze nie jest prawomocny. Służy od niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Termin jest bodajże do 10 grudnia chyba. No i ta skarga zostanie złożona, tak. Natomiast, no, natomiast w pierwszej instancji USA orzekł tak jak proszę. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę o zapoznanie się właśnie z pismami wpływającymi do Biura Rady, czy mam zaproszenie z Urzędu Uczniowskiego Klubu Sportowego Junior Różanki. To jest tylko jeden mały problem, mianowicie jest to na terenie województwa lubuskiego. Także kawałek, ale udział w zawodach piłkarskich przez radnych, tak? Radnych samorządowców w zawodach piłkarskich. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, chciałbym złożyć życzenia panu radnemu i panu burmistrzowi z okazji jutrzejszych imieni naszym solenizantom. Życzę Państwu owocnej współpracy, tak jak i sobie do pana burmistrza, tak jak do tej pory, właściwego, dobrego, pozytywnego w odbiorze dla mieszkańców, wypełniania tego, co tutaj na tej sali uchwalamy. I przede wszystkim dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Zamykam 41. sesję Rady Miejskiej w Drobinie kadencji 14-18. Dziękuję bardzo.